Dzień dobry, witam Państwa w Żydowskim Instytucie Historycznym na naszym cotygodniowym wtorkowym seminarium. Witam naszego dzisiejszego prelegenta, pan Andrzej Grzegorczyk jest naszym gościem. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Nasze seminarium jest organizowane w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz przez budżet krajowy. Temat dzisiejszego seminarium to obóz cygański w getcie łódzkim. Nasz dzisiejszy prelegent, pan Andrzej Grzegorczyk, jest z wykształcenia archeologiem i muzealnikiem. Pracuje na co dzień w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Jest kuratorem oddziału stacja Radegast, miejsca skąd byli wywożeni do obozów śmierci przez Niemców. Nie tylko pan Andrzej Grzegorczyk ma nie tylko doświadczenie muzealnicze i naukowe, ale także jest społecznikiem, jest między innymi liderem Forum Dialogu Między Narodami w Łodzi. Jeszcze raz dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. Oddaję głos państwa. Zapraszam do dyskusji na czacie i tak jak mówiłam też do zabierania głosu ustnie. Zapraszam. Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Na początek chciałbym podziękować za zaproszenie, za to, że ten temat, mogę o tym temacie opowiedzieć, o tej historii obozu cygańskiego w łódzkim getcie. Krótkiej historii, bo kilkutygodniowym pobycie, przymusowym pobycie grupy Romów i Sinti w łódzkim getcie. Dzisiaj ten czas oczywiście nie sprzyja temu, żebyśmy się zagłębiali w historię. Dzisiaj żyjemy bieżącymi wydarzeniami, natomiast przyznam się, że to jest bardzo trudny temat, jeśli chodzi też emocjonalnie obóz romski w łódzkim getcie i też państwu będę się starał o tym opowiedzieć. Przede wszystkim może na początek powiem państwu, dlaczego się tym jakby zająłem. Nie jestem cyganologiem, nie zajmuję się eksterminacją Romów w szerszym horyzoncie. Natomiast ze względu na swoje doświadczenie ten temat jest mi bliski. Przez kilka lat pracując w Muzeum w Obozu Zagłady w Chełmie nad Nerem, tam upamiętniany i jest upamiętniany dzień 9 stycznia jako dzień zakończenia deportacji z łódzkiego getta Romów, czyli niejako ten moment likwidacji obozu. Natomiast po kilku latach, kiedy rozpocząłem pracę z kolei w Łodzi, to tutaj uroczystości łódzkie, takie ogólnomiejskie, są organizowane z kolei w okolicach 12 stycznia, bo za ten dzień uznaje się moment likwidacji obozu. I to gdzieś tam poszukiwałem przez jakiś czas odpowiedzi na ten problem, jak to właściwie jest, kiedy obóz został zlikwidowany i tak trochę od końca, od likwidacji zacząłem się zajmować też całością dziejów obozu, chociaż to od razu powiem, nie byłem pierwszy, jest już relatywnie, może nie spora, bo to byłoby przesadzenie, ale jest kilka artykułów w tym temacie. Natomiast jakby ponowna analiza źródeł, czy też nowe spojrzenia na źródła, czy nowe źródła w ogóle, których jest i tak niewiele, pokazują, że ta starsza literatura niekiedy operowała już wnioskami, które no, nie wytrzymują próby czasu. Stąd też taka próba może podsumowania czy rekonstrukcji historii obozu. Też takim wydarzeniem, które było bardzo ważne i jakby taki było przyczyną do tego zajęcia się tym tematem, był fakt, że w zeszłym roku przypadła 80. rocznica utworzenia obozu dla Romów i Sinti w łódzkim getcie. Z tej też okazji nasze muzeum stworzyło nową wystawę stałą w miejscu pamięci tak zwanej Kuźni Romów, czyli tym miejscu, które jest poświęcone pamięci Romów i Sinti. I tak naprawdę zajęliśmy się
razem z osobami, które też, z którymi współpracowałem przy tej wystawie, tą historią. I stąd też tutaj są te badania, które chciałbym też Państwu przedstawić. Przede wszystkim źródła. Tych źródeł w przypadku obozu romskiego nie ma zbyt wiele. W Archiwum Państwowym w Łodzi to są oczywiście te główne dwa zespoły, czyli zarządu getta, getto Verwaltung i przełożone starszeństwa Żydów, gdzie odnajdziemy informacje na temat obozu. Przy czym tak naprawdę najwięcej informacji jest w jednej teczce z zespołu przełożonego starszeństwa Żydów. To jest około 80 kart korespondencji pomiędzy przełożonym starszeństwa a zarządem getta dotyczącym właśnie obozu. Natomiast to nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania. Tutaj też cenne jest w przypadku tych wydarzeń, które już następują w trakcie likwidacji obozu, ale nie odbywają się w samej Łodzi, ale w Chełmie nad Nerem. To jest oczywiście, są akta śledztwa dotyczące obozu w Chełmie nad Nerem, obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej. Takimi źródłami uzupełniającymi, ale cennymi też znajdziemy w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, chociażby ta relacja Borucha Praszkiera, którą Państwo mogli zobaczyć jakby niejako zachęcała do udziału w tym wydarzeniu, w wykładzie. Tam jedna ze stron była opublikowana. Natomiast jeśli chodzi o takie relacje, które, przy czym ta relacja z Żydowskiego Instytutu Historycznego, ona jest krótka, natomiast w jakiś sposób pośrednia. Natomiast taką ważnym też źródłem dotyczącym obozu romskiego, to jest ta relacja Arnolda Mostowicza, opublikowana w Żółtej Gwieździe i Czerwonym Krzyżu, w jego książce już wiele lat po wojnie wydanej. To są wspomnienia też spisywane po wielu latach, natomiast to jest jedyna tak pełna relacja naocznego świadka, który był w obozie romskim. Arnold Mostowicz był lekarzem, który przybył w getcie łódzkim i jako pierwszy został skierowany do obozu romskiego, aby rozpoznać, już trochę wybiegam z tą historią, ale aby rozpoznać, jaką chorobą trawieni są przymusowi więźniowie, jaka epidemia szerzy się w obozie. Takim źródłem też cennym, ale tu nie będę wchodził w kwestię kontekstu, bo to może warto byłoby o tym też na tym się zastanowić w oddzielnym tekście, są fotografie. Nie mamy fotografii, nie dysponujemy fotografiami z funkcjonującego obozu. To znaczy nie mamy, fotografie są wykonane przez Mendla Grossmana, który był więźniem łódzkiego getta tuż po likwidacji obozu. Zresztą to był jedna z pierwszych osób, która weszła na teren obozu po jego zlikwidowaniu i wykonał serię fotografii, taką dokumentację przestrzeni. Ja też kilka z tych zdjęć Państwu dzisiaj pokażę. Te fotografie oczywiście nie oddają, jakby już pokazują pewien moment, pewną sytuację, nie pokazują funkcjonowania czy życia tego obozu, dlatego mogą być wykorzystywane w pewnych oczywiście granicach, natomiast w celach dokumentacyjnych one są bardzo ważne. Tego, czego na pewno nie mamy, to są relacje ofiar. Nikt z tych 5000 osób, które ostatecznie trafiły do łódzkiego getta, do tego obozu, nie przeżył. Nie mamy relacji ani ustnych, ani też nie mamy relacji pisanych. I to jest, w związku z tym historię obozu możemy odtwarzać tak naprawdę z perspektywy zewnętrznej. Nie możemy się posiłkować tutaj relacjami ofiar, co jest na pewno bardzo dużym zubożeniem, jeśli chodzi o tą historię.
Natomiast przechodząc już do tematu właściwego mojej prezentacji, przede wszystkim chciałbym powiedzieć o tym, skąd właściwie Romowie i Sinti wzięli się, jak zostali, gdzie przebywali wcześniej, zanim trafili do obozu w Łodzi, ponieważ ta grupa blisko 5 tysięcy osób została deportowana z Burgenlandu, czyli tego terenu na pograniczu, historycznego terenu na pograniczu Austrii i Węgier. W momencie po Anschlussie Austrii Burgenland zniknął jako jednostka administracyjna. Ten teren został podzielony na landy Styrii i Dolnego Dunaju. Natomiast z perspektywy naszego tutaj zagadnienia jest o tyle ważny region, że w Burgenlandzie istniała, nie powiedziałbym, że duża, ale w Burgenlandzie koncentrowała się mniejszość romska w III Rzeszy, ponieważ jeśli przed Anschlussem Austrii około 18 tysięcy Romów zamieszkiwało III Rzeszę, to po włączeniu Austrii ta liczba wzrosła do około 50 tysięcy osób, z czego większość mieszkała właśnie w Burgenlandzie, przy czym dalej mówimy tutaj o mniejszości, która nie stanowiła nawet 1% populacji. Najwięcej w przypadku niektórych miejscowości w Burgenlandzie niekiedy ta liczba mogła przekraczać 1%. Najwięcej, wyjątkowo w Oberwart, zamieszkiwało około 10% mniejszość romska. Przy czym w większości zamieszkujący tam Romowie prowadzili osiadły tryb życia, pracowali, więc tutaj te wszelkie stereotypy czy uprzedzenia, którymi posiłkowano się w przypadku Romów, uzasadniając ich wykluczenie społeczne, wykluczenie administracyjne, a następnie koncentrację i deportację, właściwie były fałszywe, z gruntu fałszywe. Natomiast dla narodowych socjalistów w Austrii, w tym regionie, ten tak zwany problem romski był tak samo istotny jak problem żydowski. Stąd też w jakiejś perspektywie czasu starano się go rozwiązać. Ostatecznie, znaczy początkowo to będzie istotne później przy demografii, jak będziemy wspominać na demografię obozu romskiego w Łodzi. Początkowo osoby zdolne do pracy, czy najbardziej aktywne, jeszcze w 1938-1939 roku deportowano, wywieziono do obozów koncentracyjnych i obozów pracy. To była liczba około 3000 osób. To de facto wprowadziło problem dla lokalnej administracji niemieckiej, ponieważ wiele rodzin straciło głównego żywiciela, stąd też popadły w biedę. Stałe rodziny wówczas musiały sięgać po pomoc do opieki społecznej i nakręciło to kolejny problem. Uznano, że Romowie są niewydolni finansowo, są niesamodzielni i w związku z tym postanowiono o koncentracji ludności tej pozostałej w obozach pracy czy obozach przejściowych na terenie Burgenlandu. Przy czym największy taki obóz założono w Lackenbach. To było w szczytowym momencie około 2-2,5 tysiąca osób, które tam przebywały. Z tych obozów przejściowych ostatecznie około 5 tysięcy osób, czyli większość z wówczas pozostających na terenie Burgenlandu Romów zostaje deportowanych do łódzkiego getta. I to też należy się zastanowić, dlaczego akurat do Łodzi. Tutaj nie ma chyba wyraźnej odpowiedzi. Wydaje się, że taką odpowiedzią był fakt, że we wrześniu 1941 roku postanowiono, aby do łódzkiego getta przesiedlić około 60 tysięcy Żydów zachodnioeuropejskich. Ta liczba, początkowo 60 tysięcy,
uległa zmniejszeniu ostatecznie do liczby 20 tysięcy, ale niejako przy okazji, na marginesie tych deportacji, postanowiono również wysiedlić 5 tysięcy Romów. Taką informację do Łodzi została przekazana 18 września 1941 roku, albo inaczej, przepraszam, Artur Greiser otrzymał od Heinricha Himmlera 18 września najprawdopodobniej taką informację o przesiedleniach. 20 września władze miejskie dowiadują się w Łodzi o tym, że około 25 tysięcy osób trafi do Łodzi i rozpoczyna się taka administracyjna batalia, aby przeciwdziałać temu. Łódzkie władze niemieckie nie były pozytywnie nastawione do tego faktu. Wsiedlenie około 25 tysięcy nowych mieszkańców do getta, które i tak już było przeludnione, liczące po jego zamknięciu około 160 tysięcy osób, było bardzo trudnym, jeśli chodzi o logistyczne, a zarazem mogło powodować problemy natury nie tylko logistycznej, ale też natury prowadzenia, czy rozwoju getta zmierzającego do organizacji tam pracy. W związku z tym 24 września Werner Węcki, nadburmistrz miasta, wysyła memorandum, które wcześniej zostało przygotowane przez Hansa Bibowa, szefa zarządu getta. Wysyła memorandum do prezesa rejencji łódzkiej. Ten dokument liczy kilkanaście stron, i w którym jest są przedstawione argumenty dotyczące przeciw tym wsiedleniom, wszelkiej natury, głównie natury ekonomicznej. Natomiast w przypadku Romów te argumenty sprowadzają się, jeśli możemy, mogę zacytować, do stwierdzenia, że Cyganie są podżegaczami najgorszego sortu, że władze miejskie nie będą chciały ponosić skutków wsiedleń, w szczególności dlatego, że największe niebezpieczeństwo widzi się we wsiedleniu Cyganów. Natomiast niezależnie od tego, władze miejskie przypuszczały, że nie będą w stanie uzyskać odwlec tych deportacji, w związku z tym już 23 września, czyli dzień przed skierowaniem tego memorandum, Hans Bibow spotyka się z przełożonym Starszeństwa Żydów Mordechajem Chaimem Rumkowskim i informuje go o przyszłych wsiedleniach i również o tych wsiedleniach 5 tysięcy Romów. I wtedy również Mordechaj Rumkowski publicznie wyraża takie zdanie, przekazuje, że nadchodzi dla getta Litzmannstadt ciężka próba. I już oczywiście plotki bardzo szybko zaczęły się rozchodzić po getcie, co ta próba tak naprawdę oznacza, ale z naszej perspektywy bardzo interesującym jest faktem, że wśród plotek była jedna dotycząca Romów, że zostanie deportowane około 8 tysięcy Cyganów, dla których zostanie urządzone getto w getcie, tak by Żydzi nie mieli bezpośredniego z nimi kontaktu. Co jest interesującego, ta plotka pojawia się, jest odnotowana w dzienniku Szmula Rosensteina, który był sekretarzem Rumkowskiego. Natomiast w kronice getta łódzkiego ta plotka już się nie pojawia. Kilka informacji jest zbieżnych pomiędzy notatnikiem Rosensteina a kroniką getta, natomiast w kronice getta ta plotka o Romach się nie jest odnotowana. Natomiast 1 października 1941 roku decyzja o wsiedleniu tych 25 tysięcy osób zostaje potwierdzona i bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie getto musi się przygotować do tych wsiedleń. W związku z tym 13-14 października odbywa się taka seria spotkań władz niemieckich, władz miejskich, władz policyjnych, władz policji politycznej,
dotyczące, jak zorganizować te wsiedlenia. I problem romski nie był głównym tematem, natomiast również został na tych spotkaniach poruszony. Co jest bardzo interesującego, w jakimś kształcie sam przełożony Starszeństwa Żydów również miał nie chcę powiedzieć, że wpływ, ale jakby posłużono się również jego argumentacją, którą wyraził wcześniej w rozmowie z przedstawicielami zarządu getta, ponieważ Rumkowski stwierdził, że, i tutaj jest cytat, razem z Cyganami nie możemy mieszkać. Cyganie to ludzie gotowi na wszystko. Najpierw rabują, a potem podpalają. I wtedy wszystko spłonie, nawet wasze fabryki i towary. Zaczęto mówić o osobnym terenie dla Cyganów. Zgodziłem się na to. Zostały omówione różne projekty i plany. Ten argument Rumkowskiego przedstawiony, aby niejako został, Romowie zostali odseparowani, został entuzjastycznie przyjęty przez władze zarządu getta i władze miejskie. Natomiast Gestapo z kolei próbowało przeforsować wsiedlenie Romów bezpośrednio do getta, czyli tak jak w przypadku innych gett, chociażby getta warszawskiego czy getta w Radomiu, nie stworzenia osobnego miejsca, wydzielonej specjalnej strefy, a po prostu wsiedlenie Romów do getta bezpośrednio. Pierwotną lokalizacją obozu miała być, jeśli Państwo widzą może teraz strzałkę, na południowo-zachodniej części getta, przy ulicy, między ulicą Drewnowską, Piwną, Ślusarską i Żytnią. Natomiast Rumkowski przedstawił taki argument, że ten teren bardzo wcina się w getto i jest też problematyczny ze względu na resorty pracy, które tam się znajdują. W związku z tym zaproponował drugą lokalizację. Ona też nie spotkała się ze specjalnym entuzjazmem z kolei władz niemieckich. To było w pobliżu tutaj w okolicach ulicy Drewnowskiej i Wrześnieńskiej. Natomiast ostatecznie zgodzono się na lokalizację, którą również Rumkowski przedstawił, z kolei w części takiej południowej getta, w okolicach między ulicami Wojska Polskiego, znaczy ówczesną Brzezińską, Towiańskiego, Sikawską i Głowackiego. To jest właśnie powiększenie teraz tego terenu. Ja Państwu zaraz to postaram się opowiedzieć, jak to właściwie wyglądało. Już 16 października rozpoczęto przygotowania do stworzenia obozu. W pierwszej kolejności przesiedlając ludność, która tutaj zamieszkiwała. Czyli mówimy o tym kwadracie ulic Brzezińskiej, czyli dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego, Głowackiego, Sikawskiej i Towiańskiego. Bardzo niewielki obszar, około niecałe 2 hektary. 15 budynków na tym terenie się znajdowało, przy czym część z nich to były budynki murowane, to były kamienice, część to były budynki drewniane. Nie wszystkie to były również budynki mieszkalne, bo to też były obiekty gospodarcze. Natomiast w momencie, w którym nakazano przesiedlenie Żydów mieszkających w tej części getta, właściwie oni zabrali ze sobą wszystko. Wszelkie wyposażenie budynków zostało po prostu zabrane. W tym momencie obóz, ten przyszły obóz, nie miał żadnej wartości, jeśli chodzi o czy możliwości przyjęcia tak dużej grupy ludzi. Pomimo tego, że znajdowało się tam ponad 500 różnego rodzaju pomieszczeń, one w żaden sposób nie były przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby osób. Ja wspominałem trochę też o tych fotografiach. To są wybrane fotografie właśnie wykonane tuż po likwidacji obozu. Na tym górnym zdjęciu zobaczą Państwo ulicę Towiańskiego, czyli dzisiejszą ulicę Westerplatte, z takim rowem przydzielonym wzdłuż ulicy biegnącym. Obóz został
odseparowany, podobnie jak getto, płotem z drutu kolczastego. I został również odseparowany od części aryjskiej, jak również od getta. Natomiast od strony getta, czyli od strony ulicy dzisiejszych obrońców Westerplatte i Starosikawskiej, dodatkowo wykopano rów około dość płytki, około 1,5 do 2 metrów od budynku. I tak naprawdę do końca nie wiemy, jaka była przyczyna tego, żeby ten rów powstał. On był zbyt płytki, żeby ewentualnie miał być jakąś przeszkodą względem ucieczki. Zresztą ta ucieczka do getta była tak naprawdę iluzoryczną ucieczką ewentualnie. Natomiast na ten rów wydaje się, że naciskali Niemcy, a przełożony starszyństwo Żydów po prostu zrealizował ten nakaz. Zresztą później po wykopaniu tego rowu on był też osobą, która oponowała, jakby wskazywała na to, że ten rów musi zostać zasypany. Możliwe, że on miał, będąc wypełnionym wodą, miał służyć, aby przeciwdziałać ewentualnie przenoszeniu się wszy przepraszam, które przynoszą ewentualnie tyfus, między innymi tyfus, do getta. Natomiast sam rów był dość nieszczęśliwie wykopany, ponieważ był bardzo blisko fundamentów budynków i obawiano się, że te budynki po prostu ulegną zniszczeniu. I jakby przez kilka tygodni funkcjonowania obozu wciąż trwała dyskusja na temat możliwości zasypania tego rowu. Ostatecznie do tego właściwie nie doszło. Część została zasypana, część pozostała do likwidacji obozu. Na dolnej fotografii widzą Państwo narożną kamienicę przy ulicy Wojska Polskiego, dzisiejszego Wojska Polskiego Obrońców Westerplatte. Ta kamienica do dnia dzisiejszego stoi, zresztą część budynków obozu romskiego wciąż nienaruszonych stoi na tym terenie. Widzą Państwo też główne wejście, jedyne wejście na teren obozu od strony getta. Ze części aryjskiej nie było możliwości wejścia do obozu. Natomiast wejście, które dzisiaj zlokalizowalibyśmy tutaj w tej części, biegło takim korytarzem, taką śluzą, równolegle z budynkami, aż do budynku przy numerze 88, Wojska Polskiego 88. I tu przez bramę kamienicy można było się dostać na teren obozu. To było jedyne wejście na teren przyszłego obozu. Oczywiście przyszły ten obóz, który miał zostać uruchomiony, miał funkcjonować, od strony getta był pilnowany, dozorowany przez służbę porządkową żydowską, natomiast od strony aryjskiej przez SZUPO. Niejako takim, nie chcę powiedzieć wspólnym posterunkiem, bo to jest oczywiście złe słowo, ale takim punktem stycznym była granica getta na ulicy Wojska Polskiego, gdzie również był wjazd na teren getta, gdzie wpuszczano również tramwaj aryjski przez pewien czas do getta. I tutaj z jednej strony stała wartownia SZUPO, z drugiej strony dozorowała służba porządkowa. Natomiast same deportacje Romów rozpoczęły się bezpośrednio po przesiedleniach około tych 20 tysięcy Żydów zachodnioeuropejskich. Czyli pomiędzy 16 października a 4 listopada 1941 roku są przesiedlani Żydzi, natomiast od 5 przez kolejne 4 dni są przesiedlani Romowie. W 5 transportach po około 1000 osób w każdym transporcie z różnych obozów są przewożeni do Łodzi. Nie zawsze te nazwy miejscowości, z których byli deportowani Romowie, oznaczają, że oni tam przebywali w obozie.
Niekiedy to była najbliższa miejscowość od obozu, od bądź jednego bądź dwóch obozów, na którym była stacja kolejowa, na których doprowadzano tą ludność, i stąd też w dokumentacji zostało przekazane, że właśnie z tej miejscowości Romowie wyjeżdżali. Przy czym bardzo trudne jest możliwość odtworzenia miejsc czy właściwych obozów, gdzie przebywali wszyscy przed deportacją do Łodzi. To wynika z faktu bardzo znikomej dokumentacji, którą posiadały te obozy. Możliwe, że gdyby te badania w Austrii były prowadzone, znaczy gdybyśmy przeprowadzili takie badania, to możliwe, że w ich wyniku pozyskalibyśmy większą wiedzę, natomiast na dzień dzisiejszy na pewno takiej kompleksowej wiedzy, taką kompleksową wiedzę trudno. Było około 1000 osób w jednym transporcie, łącznie 5007 osób wywieziono z Austrii, 11 osób zmarło w trakcie deportacji. W pierwszym transporcie to były dwie osoby, w czwartym transporcie to było 8 osób i ta liczba tutaj 1007, pierwotna, jedna osoba też umiera. W większości z tych 11 osób to by zmarły dzieci. I to też jest specyfika obozu czy osób, które tutaj były deportowane, demografia. Deportowano około 1130, znaczy deportowano 1130 mężczyzn, podobną liczbę kobiet, ale 2689 dzieci. To tutaj, jeśli mówimy o dzieciach, to były osoby do 12 roku życia. Czyli ponad 50% z tych 4996 osób, które dotarły do Łodzi, stanowiły dzieci. I z czego to ta, jak możemy tłumaczyć tą dysproporcję w stosunku dzieci, w stosunku do kobiet i do mężczyzn? Oczywiście w pierwszym kolejności powiedzielibyśmy, że to prawdopodobnie może wynikać z dużej dzietności. Natomiast to jest tylko jedna z odpowiedzi. Taką drugą odpowiedzią, która rzutowała też na tej liczbie, tej dysproporcji, był fakt, tak jak powiedziałem na początku, w 1938 i 1939 roku część osób została deportowana, wywieziona do obozów koncentracyjnych i obozów pracy, czyli to były w większości mężczyźni, ale również kobiety. Więc tutaj mamy, ta dysproporcja wynika z tego, że często dzieci były osieracane, natomiast to też powodowało w późniejszym czasie funkcjonowania obozu bardzo dużą wysoką śmiertelność. Dzieci były jak najmniej odporne na chociażby na epidemię, która wybuchła w obozie. Jeszcze co do deportacji, chciałbym Państwu też przytoczyć taki fragment z notatnika Szmula Rosensteina, który był świadkiem przyjazdu Romów, jednego z transportów, na stację Radegast. Co ciekawe, w swoim notatniku zatytułował ten pasus Zagłada Cyganów. Wczoraj wieczorem przybył na dworzec marysiński pierwszy transport cyganów, który liczył 1200 osób, w tym mniej więcej 250 dzieci. W drodze cyganka urodziła dziecko. Dwoje dzieci wyjęto z wagonu martwych. Mówi się, że po prostu zamarzły. Władza kazała pochować dzieci na żydowskim cmentarzu. Co zrobiono? Dziś wieczorem odjechał drugi transport cyganów. Z powodu późnych godzin nocnych nocowali w wagonach. Ten przyjazd na stację Radegast był również dramatyczny, ponieważ około maksymalnie 50 minut, tak jak z dokumentacji wynika, osoby miały na opuszczenie wagonów, przygotowanie się do przejścia na teren obozu.
Maksymalny czas najczęściej to było około pół godziny. Czyli mamy około 1000 osób, które w ciągu pół godziny musi wyjść z wagonu, przygotować się, część rzeczy swoich pozostawić. Część rzeczy była grabiona, część również była, czy większość była również dowożona do obozu. Wykorzystano transport, znaczy ciężarówki po prostu do tego, ale sami Romowie musieli przejść ze stacji Radegast do przyszłego obozu. I tutaj jakby taki na marginesie chciałbym podziękować pani doktor Ewie Wiatr z Centrum Badań Żydowskich, bo już po przygotowaniu artykułów zwróciła mi uwagę taki dokument, którego ja przyznam się przeoczyłem w trakcie kwerendy. Dokument pokazujący, to jest bardzo niewielki fragment, bo to są dosłownie cztery karty, pokazujący, że najprawdopodobniej wraz z transportami do Łodzi przysyłano również listę mienia, które Romowie posiadali, ale z dalszej dokumentacji wynika, że to mienie nie zawsze było rabowane już na stacji Radegast, ale z pewną częścią majątku, który Romowie posiadali, byli wsiedleni do obozu i ona nie zawsze była rekwirowana przez władze niemieckie. To jest jakby interesujące pytanie, z czego to wynikało. Ja bym powiedział, że bardzo duże ograniczenie kontaktu z obozem i również takie nierekwirowanie wszystkich rzeczy, co później też zobaczymy już w trakcie eksterminacji, wynikało z obawy o przeniesienie chorób. W obozach przejściowych w Austrii bardzo często dochodziło już do epidemii tyfusu, i co wynikało z bardzo złych warunków sanitarnych i bardzo złych warunków, po prostu, w których przebywali Romowie. W związku z tym chyba na każdym etapie Niemcy obawiali się tego kontaktu. I to też później będzie widoczne, jak ta eksterminacja przebiegała. Od samego początku obóz był bardzo ściśle izolowany od getta. To znaczy właściwie nie można było do niego wejść poza kilkoma osobami, które miały takie przepustki, a później lekarzami, którym zlecono, nakazano tą epidemię tyfusu, która szybko wybuchła w obozie, opanować. Właściwie nikt nie miał możliwości wejścia. Stąd też bardzo dużo fałszywych domysłów w getcie funkcjonowało. To właściwie jest zamknięte w tym obozie. Nie wszyscy właściwie wierzyli w to, że to byli Romowie. Chociażby Jakub Poznański, pisze w swoim pamiętniku, pisał, że według wiarygodnych informacji nie zamieszkiwali w nim bynajmniej Cyganie. Więziono tam głównie naukowców i artystów, Węgrów, Serbów, Chorwatów, Rumunów, wraz z żonami i dziećmi. Po nich to zostało dużo instrumentów muzycznych. Może dlatego nazywano ich Cyganami. I te informacje też jakby później się pojawiają, ponieważ chociażby Boruch Praszkier w tej relacji, która jest w Żydowskim Instytucie Historycznym w 1947 roku, zeznawał, że w obozie było około tylko 10-15% Cyganów, a jak to się wyraził, reszta to był najlepszy ludzki element po części ze Słowacji. Powstańcy, generałowie, najwyższa inteligencja. Czyli też jakby nie dopuszczał tego, że Cyganie mogą, sami w sobie mogą być powstańcami, generałami, chociaż w czasie I wojny światowej również służyli na frontach i byli bardzo często dobrze zintegrowani ze społeczeństwem. Herbert Lewin taką relację też zeznał z kolei, że wszystkie te sądy dotyczące tego, że to nie byli Cyganie w obozie, one były fałszywe, że tak naprawdę to byli najzwyczajniejsi Cyganie. Natomiast to była odizolowana, taka samotna opinia, ponieważ nawet
i te opinie pewnie mylne nie tylko wynikały pewnie z izolacji obozu, ale bardzo często były taką projekcją stereotypów, które też dotykały żydowskich przymusowych mieszkańców getta. To nastawienie antyromskie również jest widoczne chociażby w postawie Runkowskiego, czy w jego opinii 1 listopada 1941 roku do nowo wsiedlonych Żydów zachodnioeuropejskich wyraził się w taki oto sposób. Z inwazją Cyganów do getta walczyłem wszystkimi siłami. Z tytułu barona cygańskiego rezygnuję z największą przyjemnością. Prosiłem nawet, aby zamiast Cyganów dodali mi jeszcze 5000 Żydów. I ten sam błąd poznawczy, tego błędu nie dostrzegli się, znaczy nie, ten sam błąd dotknął polskich obserwatorów, bo polskie podziemie również pod hasłem obozu cygańskiego bardziej widziało, że byli tam chociażby zamknięci partyzanci z Jugosławii, czy w ogóle partyzanci z Bałkanów. Ta mylna opinia gdzieś tam funkcjonowała. To też pokazuje, jak obóz był zamknięty, jak był hermetyczny. Natomiast jak funkcjonował, jaka była struktura tego obozu? Organizatorem obozu była policja kryminalna, Kripo, która na komendanta obozu czy komisarza wskazała Eugena Jansena, to był Oberscharführer, ale to byśmy analogicznie powiedzieli, że sierżant, czyli właściwie niski rangą przedstawiciel, który pracował, czy był zatrudniony oficjalnie na komisariacie Kripo w łódzkim getcie i on został po prostu oddelegowany do zarządzania obozem. Natomiast policja kryminalna działała tutaj w porozumieniu z zarządem getta, przy czym zarząd getta bezpośrednio nie miał władzy nad obozem cygańskim, czyli takim tutaj głównie decydowała policja kryminalna. Zarząd getta zajmował się bieżącą organizacją funkcjonowania obozu, przy czym tak naprawdę zarząd getta zlecił całość przełożonemu starszeństwu Żydów. I tutaj te obydwie, i zarząd getta, i przełożony starszeństwa utworzyli takie biura, czy też osoby do kontaktu. W przypadku zarządu to było biuro do spraw obozu, którym przedstawicielem był Herbert Barkowski. I z ramienia przełożonego starszeństwa to był tak zwany łącznik do spraw obozu w osobie Mozesa Mińca. To były też jedyne z niewielu, które miały przepustki do wejścia na teren obozu. Sam obóz, sam w ramach samego obozu romskiego funkcjonował najprawdopodobniej, znaczy funkcjonował przełożony obozu, przy czym ja tutaj zaznaczyłem, że jest to ze znakiem zapytania, ponieważ postać Karola Bergera jako tego przełożonego pojawia się jedynie w relacji Borucha Praszkiera. W dokumentach, czy to żydowskich, czy to niemieckich, czy innych relacjach, właściwie to nazwisko nie funkcjonuje, nie był uznany za przełożonego, dlatego to jakby zaznaczam to ze znakiem zapytania. I w ramach, analogicznie do służby porządkowej w getcie, zorganizowano taką służbę w obozie cygańskim. Romowie, ta grupa Romów była wyposażona w kije i miała utrzymywać porządek. I tutaj też mamy tą podwójną ewentualnie podległość pomiędzy komendantem obozu, a ewentualnie przełożonym. Od samego początku obóz właściwie, tak jak powiedziałem, nie był przygotowany do przyjęcia tak dużej liczby osób. Te fotografie prezentowane zostały wykonane również po likwidacji obozu. Natomiast już po wsiedleniu Romów
rozpoczyna się taka dyskusja pomiędzy, czy wymiana korespondencji pomiędzy przełożonym starszeństwa Żydów a zarządem getta na temat organizacji i wyposażenia obozu. I pamiętajmy, że mamy już około prawie te 5 tysięcy osób przywiezionych, nie mamy warunków, to znaczy nie mamy prycz, nie mamy sienników, nie mamy sanitariatów, a dopiero wówczas odbywa się dyskusja, jak wyposażyć ten obóz. Oczywiście z perspektywy przełożonego starszeństwa Żydów tutaj musimy wskazać, że równolegle odbywała się próba zorganizowania życia i funkcjonowania ponad 20 tysięcy Żydów w samym getcie, więc wysiłek organizacyjny dla getta był ogromny, a do tego jeszcze kolejne osoby, kolejne te 5 tysięcy osób, którym zarząd getta nakazał przełożonym starszeństwo Żydów organizację im warunków. I w pierwszej kolejności zarząd getta, ale dopiero po tygodniu od funkcjonowania obozu, zarząd getta nakazał stworzenie szpitala, dostarczenie leków, budowę łaźni, latryn, dwóch kuchni i przekazanie 1000 misek i 2000 łyżek. Czyli widzimy, że właściwie ludzie, którzy trafili do obozu, byli pozbawieni wszystkiego, praktycznie wszystkiego. Około 3 tygodni trwała budowa szpitala, czy pomieszczenia, czy wyposażenie tak zwanego szpitala, bo proszę sobie, nie wyobrażamy sobie, że to był szpital w sensie ścisłym, chociażby jako budynek szpitalny, jak w getcie były. To były pomieszczenia zaadaptowane z 30 podwójnymi łóżkami na cele przyjmowania chorych. Przy czym zbudowano latryny, ale brakowało łaźni. I ta łaźnia miała zostać ukończona na początku grudnia. 4 grudnia przełożony starszeństwa Żydów wystąpił o dodatkowy materiał na budowę łaźni, po czym z kolei po tygodniu, czyli 11 grudnia, zarząd getta odpowiada, że właściwie ta łaźnia nie jest już potrzebna, nie jest już wymagana, że przełożony starszeństwa ma zamiast łaźni dostarczyć do celów higienicznych, do obozu, dwa 600-litrowe kotły na wodę oraz 25 konewek do kąpieli. Czyli w tej perspektywie jakby tak naprawdę świadomych działań antysanitarnych widzimy, że już stwierdzonej wówczas panującej epidemii tyfusu, widzimy, że te działania zarządu getta tak naprawdę świadomie były obliczone na pogarszanie warunków, na taką pośrednią eksterminację i te warunki, w którym trafili Romowie, one musiały skończyć się wybuchem epidemii tak dużej liczby osób stłoczonych na tak niewielkiej przestrzeni. Jednocześnie do połowy grudnia trwała dyskusja na temat dostarczenia chociażby ławek, znaczy sienników i ław i prycz, żeby wyposażyć te budynki, w których przyszło Romom mieszkać. Ostatecznie właściwie do tego nie doszło. Jedyną taką próbą dostarczania czegokolwiek z takiego wyposażenia było możliwość przekazania z jednego z kościołów, z kościoła Zniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy placu kościelnym ław. To zresztą skończyło się protestem protestem przedstawicieli, którzy uznali w połowie grudnia, że właściwie nie ma uzasadnienia do tego, żeby takie ławy czy takie wyposażenie przynosić i ostatecznie jedynie wyniesiono stamtąd z kościoła stare meble, ławki, wszystko to, co było w piwnicach. Natomiast z perspektywy przełożonego starszeństwa Żydów, czyli tych trudnych warunków, w którym Żydom przyszło żyć w getcie, już te meble uznano za złą, czyli za całkowicie nieprzydatne do funkcjonowania. Natomiast, i to jest to zdjęcie tego warsztatu, które Państwo mogą zobaczyć,
To jest jedyna, przekazano warsztat, czy wyposażono warsztat w obozie romskim po to, żeby sami Romowie mogli naprawić te ławy, w których mogli, czy stoły, które mogli wykorzystywać. Natomiast to wszystko odbywało się tak naprawdę dopiero w połowie grudnia, czyli po miesiącu od pobytu Romów. Zresztą Romowie byli pozbawieni możliwości pracy, to że nie brano ich właściwie pod uwagę, jeśli chodzi o wykorzystanie jako pracowników. W przypadku Żydów to wiadomo, początkowo wykorzystywanych jako pracowników, a następnie dokonywano dalszej eksterminacji, już tej bezpośredniej. Natomiast Romowie byli całkowicie pozbawieni nawet tej możliwości pracy. Mamy taką informację, że 25 listopada około 150 mężczyzn przez obóz przejściowy w Konstantynowie Łódzkim mogło wyjechać do zakładów amunicji w Poznaniu. Natomiast jakby ta historia, no, nie jesteśmy w stanie jej zweryfikować. Ona jest, to jest zapisane również w relacji czy w dzienniku Szmula Rosensteina. Są przesłanki, żeby twierdzić, że ta grupa mogła opuścić obóz, natomiast jakby nie jesteśmy w stanie w tym momencie tego potwierdzić. I jakby przechodząc do tego, co było kluczowe z perspektywy likwidacji, czy warunków a później likwidacji obozu, to wybuch epidemii. Romowie już trafili bardzo, bardzo osłabieni, bardzo część z nich już chorowała i to było, można było przypuszczać, że epidemia wybuchnie w obozie i prawdopodobnie stąd też Niemcy naciskali na to, aby wykopać rów, który mógł w jakiś sposób uniemożliwić przedostanie się insektów, które mogły chociażby dostać się do getta, co tak naprawdę rozszerzyłoby epidemię i byłoby jeszcze większym problemem z perspektywy niemieckiego zarządu getta, czego chciano uniknąć. Natomiast już w listopadzie umiera 213 osób. Natomiast w grudniu to jest kolejne 400, czyli śmiertelność, byśmy porównali śmiertelność w getcie i śmiertelność w obozie, ta śmiertelność była dwukrotnie wyższa niż w żydowskim getcie. Na początku grudnia Kripo nakazuje udanie się jednemu z żydowskich lekarzy do obozu i właśnie tym lekarzem był Arnold Mostowicz, który miał stwierdzić, orzec, co właściwie się dzieje, jaka choroba szerzy się w obozie. Mostowicz już po, jak to powiedział, włożył tylko głowę, zrzucił okiem na te prycze w tak zwanym szpitalu, już od razu wiedział, że jest to tyfus i jest to, ta sytuacja jest ekstremalnie trudna. Oczywiście poinformował o tym Eugena Jansena, z którym był wówczas na terenie obozu. Zresztą też Mostowicz taką w swojej relacji zapisał takie swoje wrażenia z tego pobytu. Ja też Państwu to odczytam. Zajrzałem do środka, od sieni na parterze, a poprzez sień do wnętrza dwóch widocznych przez otwarte drzwi pokoi. Był to widok niezwykły, nawet dla mnie, nawykłego do katastrofalnie zagęszczonych mieszkań gettowych i obozów dla przybyszy z Niemiec i Austrii. Obraz, jaki przedstawiały obydwa pomieszczenia, był przerażający. Jeszcze dziś, kiedy piszę tę relację, nie przychodzi mi na myśl właściwe porównanie. Wówczas przypomniałem sobie widziany przed wojną reportaż filmowy ze szpitala w Indiach. Nie było tam, jak i widziany przeze mnie kątem oka pokojach, ani prycz, ani tym bardziej łóżek. Rozrzucona na podłodze słoma pokryta szmatami służyła za legowisko dla ilu? 30, 40, 100 mieszkańców tego mrowiska. To było wstrząsające. W takich warunkach ten rozwój epidemii musiał nastąpić. I od razu już po kilku dniach, 5 grudnia, przełożony Starszeństwa Żydów pisze do zarządu getta, wskazując
na środki, które należy jakby środkami, którymi należy walczyć z epidemią. I tu wskazywane na chociażby budowę natrysków, umieszczenie dezynfektora na ubrania i bieliznę, dostarczenie zmarłych na cmentarz w ogolonych, umytych i w papierowych workach. Na tyle, na ile oczywiście przedstawił możliwość, na tyle, na ile jest to możliwe w warunkach gettowych. Przy czym w odpowiedzi Hans Bibow ograniczył się jedynie do zakazu wejścia na teren obozu dla Niemców oraz nakazu walki z epidemią przez żydowskich lekarzy, przy czym środkami, które były dostępne w getcie, czyli właściwie bez leków. W takich warunkach opanowanie epidemii oczywiście nie było możliwe, natomiast żydowscy lekarze w getcie podjęli taką heroiczną próbę, jak się wydaje, jakiejś walki, przy czym również nie wszyscy lekarze zostali oczywiście oddelegowani do tego. Tutaj to skierowanie do obozu i skierowanie do przeciwdziałania epidemii wyglądało w ten sposób, że wśród lekarzy najprawdopodobniej do 45 roku, czyli tych młodszych i tych, którzy nie posiadali rodzin, odbywały się losowania, kto będzie pełnił taką służbę w obozie. Ta służba była rotacyjna. Wiemy również, że pielęgniarki żydowskie były oddelegowane do pomocy. Pomimo zachowania, jakkolwiek w tych trudnych warunkach to było mało prawdopodobne, znaczy było to trudne, ale zachowania jakichś środków ostrożności, 7 lekarzy zachorowało, przy czym dwóch zmarło. Nie wiemy, nie mamy informacji, jaki problem, jaka skala to była w przypadku pielęgniarek. Natomiast takim najbardziej spektakularnym czy sensacyjną taką ofiarą obozu był sam komendant Eugen Janssen, który najprawdopodobniej zaraził się zaraził się od swojego owczarka niemieckiego, który przyniósł wszy z obozu w trakcie wizytacji Eugena Janssena wraz z Arnoldem Mostowiczem. Zresztą Arnold Mostowicz wówczas mu powiedział wprost, że żeby lepiej ostrzegł, żeby lepiej z tym takim psem nie wchodzić na teren obozu, ponieważ on może przenieść chorobę. Natomiast Eugen Janssen całkowicie zignorował tą uwagę i w konsekwencji 23 grudnia 1941 roku zmarł. Natomiast w warunkach panujących całkowicie nie można było tej epidemii wygasić. Zresztą już w pierwszym tygodniu 1942 roku umiera 107 osób, czyli jakbyśmy pewnie popatrzyli, zrobili taki szacunek czy prawdopodobieństwo, to w styczniu mogłoby umrzeć jeszcze więcej osób niż w grudniu. Zresztą listy, Państwo widzą tą listę osób chorych, one były bardzo, to było dziennie po 50, 60, 100 osób, więc to nie jest oczywiście lista osób, które zmarły, ale lista osób chorych, więc te nazwiska się powtarzają co kilka dni. Natomiast ta śmiertelność na pewno w styczniu 1942 roku byłaby bardzo duża. W związku z tym najprawdopodobniej postanowiono o likwidacji obozu. Ta likwidacja też jest takim problemem historii obozu, któremu też szczególnie chciałem się pochylić. Bo właściwie nie do końca wiemy, kto podjął decyzję o likwidacji. W kompetencjach to było, obóz był w kompetencji policji kryminalnej, natomiast tutaj nie ma jednoznacznych dowodów na to, natomiast można przypuszczać, że najprawdopodobniej, tak jak w przypadku deportacji Żydów do obozów zagłady, te decyzje były podejmowane
na najwyższym, jakby tym, w najwyższym stopniu przez chociażby Artura Greisera, czy w Urzędzie Namiestnika. I dopiero wówczas jakby one, były realizowane. I raczej były to autonomiczne decyzje lokalnych władz kraju Warty. Natomiast kiedy zapadła ta decyzja? Najprawdopodobniej 9 grudnia, znaczy wskazuje się to, że tak, 9 grudnia, albo może inaczej, przepraszam, zacznę jeszcze od tego może jak ta likwidacja przebiegała, a później na końcu Państwu też powiem o tym terminie decyzji. Z obozu nie kierowano z powrotem Romów na stację Radegast, właśnie aby uniknąć kontaktu czy to z osobami na stacji, czy też w trakcie przejścia przez getto. Bezpośrednio ciężarówkami wywożono osoby z obozu i kierowano do nowo utworzonego obozu zagłady w Chełmie nad Nerem. I tutaj mamy relacje dwóch osób, czyli Czesława Poteralskiego i tutaj po prawej stronie Państwo widzą z raportu Kretonu, czyli z okręgu ZWZ AK Okręg Łódź, informacje od Stanisława Kaszyńskiego, który przekazał tę informację. To byli dwaj pracownicy gminy i najprawdopodobniej, oni przywołują podobną scenę, czyli zasłyszaną rozmowę telefoniczną konwojenta z policją kryminalną w Łodzi, informującą, że transport 800 ludzi został dostarczony w porządku do Chełmna i że ta sytuacja, jakby taka informacja pojawiała się w kolejnych dniach. To najprawdopodobniej mogli usłyszeć tę samą rozmowę, chociaż oczywiście nie jest, chociaż pewnie ten sam komunikat pojawiał się też w kolejnych dniach. Po przyjeździe po transporcie do Chełma, po dostarczeniu Romów do Chełmna, ta eksterminacja odbywała się, ten proces eksterminacji odbywał się troszkę to inaczej niż w przypadku Żydów, ponieważ w przypadku transportów żydowskich do Chełmna tym głównym miejscem, czy miejscem przed samą eksterminacją, czyli przed wejściem do ciężarówki komory gazowej, był pałac czy dworek, w którym rozbierano się, pozostawiano swoje rzeczy osobiste. Natomiast w przypadku Romów nie kierowano osób do pałacu, osoby przesiadały się i bezpośrednio do ciężarówek komór gazowych wraz w ubraniach z rzeczami osobistymi, również nie po samej eksterminacji, już nie zabierano tych rzeczy. Bezpośrednio wszystkie ciała razem z rzeczami osobistymi były deponowane w przygotowanych masowych mogiłach. I tu mamy taką, jakby mamy tę możliwość, aby przyjrzeć się temu procesowi eksterminacji w Chełmie z dwóch różnych perspektyw. Relacji Szlamka Winera, czyli jednego z ocalałych z obozu, który złożył tą przerażającą relację w archiwum Ringenbluma, naocznego świadka z perspektywy żydowskiego grabarza, a z drugiej strony zeznania Fritza Ismera, czyli członka Sonderkommando niemieckiego. Nie wiemy, czy oni opisują ten sam transport, natomiast ich relacje są bardzo zbieżne, że to byli Cyganie, kobiety, mężczyźni, dzieci w ubraniach, z rzeczami, i że byli od razu, te ciała były deponowane, składane do masowych mogił, wcześniej przygotowanych. Zresztą tą mogiłę, w której są złożone ciała Romów i Sinti, po badaniach archeologicznych w Chełmie, ona została określona, jej miejsce, więc też wiemy dzisiaj współcześnie, gdzie te zwłoki są
znajdują się w Lesie Żuchowskim. Natomiast jak wyglądała, już tutaj powrócę do tej chronologii likwidacji obozu. 9 grudnia Hans Bibow informuje swoich podwładnych o potrzebie realizacji zaopatrzenia na kolejny tydzień do obozu romskiego. I ta informacja wygląda tak, jakby on nie zdawał sobie sprawy, że obóz ma być zlikwidowany. Znaczy działał standardowo tak, jak dotychczas. Natomiast 18 grudnia mamy tą notatkę, tutaj jest jej, to jest ten dokument, notatkę pracownika zarządu getta, który sporządził ją po rozmowie z Karlem Nieberdingiem, kierownikiem Urzędu Zdrowia, Miejskiego Urzędu Zdrowia. Natomiast zarząd getta wnioskował o zakup szczepionek do obozu po to, żeby przeciwdziałać epidemii. Natomiast Nieberding odrzuca tą możliwość, stwierdzając, że zakup szczepionek jest całkowicie bezzasadny w związku z rozpoczętą likwidacją obozu. W związku z tym to też zarząd getta był poza tą główną osią decyzyjną, jeśli chodzi o organizację, czy zarządzanie, czy likwidację obozu. I tutaj się wskazuje, że ta decyzja musiała zapaść pomiędzy 9 a 18 grudnia. Stąd też w tym okresie, w tym drugim tygodniu grudnia, zarząd getta właściwie odrzuca wszelkie prośby przełożonego starszeństwa Żydów o dostarczenie materiałów, o budowę, o zabezpieczenie obozu, o poprawienie warunków. Zdając sobie sprawę już, że ta likwidacja już trwa. Przy czym najprawdopodobniej ona już musiała się zacząć w pierwszej połowie grudnia 1941 roku, ponieważ 14 grudnia uciekinier z Dąbia nad Nerem, miejscowości, która jest położona około 7 km od Chełmna, zapamiętał, że widział przejeżdżających Romów, transporty Romów, które kierowały się od strony Łodzi. Więc najprawdopodobniej ta decyzja czy została już bardzo szybko wprowadzona w życie, ale ona już zapadła w pierwszej połowie grudnia. Przy czym, jak pokazuje jakby dalszy rozwój sytuacji, możemy uznać, że te deportacje w grudniu, które pod koniec grudnia, w ostatnim tygodniu grudnia nie były tak intensywne, miały na celu wywiezienie osób chorych, a nie były taką ostateczną likwidacją obozu. Do tej likwidacji doszło, tu jakby jest ten problem, kiedy właściwie obóz zakończył działalność. Najprawdopodobniej ta likwidacja rozpoczęła się 6 stycznia. Znaczy 7, ale 6 podjęto ostateczne takie decyzje, ponieważ 6 stycznia 1942 roku unieważniono wszystkie przepustki lekarzy żydowskich i wszystkich pracowników, znaczy tych, którzy mieli te przepustki na teren obozu, uniemożliwiono wejście, dalsze wchodzenie i nakazano natychmiastowe jego opuszczenie, a zarazem zaprzestano dostarczania zaopatrzenia do obozu. Natomiast ta relacja Szlamka, która została po jego ucieczce sporządzona, jest bardzo dokładna i tutaj Szlamek jest nieocenionym źródłem wiedzy. I 7, 8 i 9 stycznia wyraźnie wskazuje, że relacjonuje tę eksterminację Romów. Natomiast już 10, 11, 12 Romowie nie pojawiają się w jego opowieści. Pojawiają się Żydzi z okolicznych miasteczek, natomiast po 9 stycznia niejako, znaczy w jego relacji tych Romów nie ma. I to jakby jest zbieżne z kolejną informacją, że 9 stycznia zarząd getta, że do Łodzi przyjeżdża Herbert Lange, czyli szef, komendant obozu zagłady, i od zarządu getta otrzymuje pokwitowanie na 20 tysięcy Reichsmarek, niejako jako wynagrodzenie za akcję likwidacyjną, a to może nawet niejako za akcję likwidacyjną, ale za
trudne warunki tej akcji likwidacyjnej, obawę, jaką była obawa o zarażenie tyfusem. Zresztą również członkowie niemieckiego Sonderkommando i tego polskiego komanda przymusowych pracowników, które funkcjonowało w obozie zagłady w Chełmie nad Nerem, również zarazili się tyfusem. I z tego też powodu 14 stycznia Hans Bibow używa już sformułowania o byłym obozie cygańskim. Czyli ten obóz został już, jakby on uznaje, że został on zlikwidowany, chociaż co jest interesującego, w części dokumentacji widnieją jeszcze informacje, że Romowie, znaczy w dokumentacji Urzędu Zdrowia są informacje, że Romowie jeszcze byli w łódzkim getcie, czy na terenie obozu, natomiast to były ewentualnie pojedyncze osoby i stąd też Bibow uznaje, że jako obóz, jako całość on został zlikwidowany. I teraz chciałbym wrócić do tej kwestii, dlaczego w literaturze pojawia się, i to jest głównie za sprawą publikacji Juliana Baranowskiego, jednak badacza nieocenionego dla dziejów łódzkiego getta, skąd pojawia się ta data, że obóz został likwidowany pomiędzy 5 a 12 stycznia, bo tak jest, jakby dzisiaj to przyjmujemy. To najprawdopodobniej, znaczy to są daty i to jest wystawienia rachunków za użytkowanie samochodów czy ciężarówek, którymi zarząd getta wywoził Romów do obozów zagłady, ponieważ przy czym nie są to jedyne daty. Zarząd getta, wynajmując ciężarówki, tak naprawdę przez cały grudzień i przez styczeń są spisy dotyczące tego, na jakim dystansie są te ciężarówki, przejeżdżają, może nie tyle, co nie jest wykazane, do czego były użytkowane, no ale jakby po dystansie możemy się jakby też obliczyć to, ile, jakby, gdzie one były kierowane. W związku z tym te daty 5, 12 stycznia, czy 2 stycznia, jak również pojawia się w literaturze jako początek likwidacji obozu, te daty są, nie mogą być uznane za te etapy początkowe czy końcowe, ponieważ to jest standardowe, to jakby wiedza, znaczy standardowe, na podstawie standardowego dokumentu faktury czy wynajmu ciężarówek, nie, natomiast ja tutaj bym, spoglądając na te dokumenty, które Państwu pokazuję i o których opowiadam, wskazywałbym i tak bym przekonywał do tego, że ta likwidacja obozu zakończyła się 9 stycznia. I tutaj ta relacja Szlamka, jednak naocznego świadka i te dodatkowe dokumenty, którymi dysponujemy, no jakby przekonują nas, że początkowo w grudniu miały miejsce deportacje i one jakby były takimi deportacjami związanymi nie z likwidacją, ale z eksterminacją już osób chorych. Natomiast ostatecznie podjęto decyzję na początku stycznia, aby obóz zlikwidować i w przeciągu 3 dni te osoby, które jeszcze były w obozie, zostały wywiezione. Natomiast po 14 stycznia 1942 roku na miesiąc teren obozu został wyłączony z użytkowania. Następnie został oczyszczony, zdezynfekowany i na terenie przestrzeni już poobozowej został utworzony resort obuwia słomianego, czyli ten teren został ponownie włączony do getta. Na tym dolnym kolorowym zdjęciu Państwo widzą właśnie tą kuźnię Romów, czyli ten budynek, dzisiejsze miejsce pamięci, a tak ten budynek wygląda współcześnie. Muzeum Tradycji Niepodległościowych opiekuje się tą przestrzenią. Część z tych budynków, tak jak Państwu mówiłem, do dnia dzisiejszego można zobaczyć, one stanowią żywą tą przestrzeń pamięci i w tej przestrzeni ciągle możemy się poruszać, odtwarzając czy wspominając historię obozu.
Ja dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli Państwo będą mieli pytania, to ja staram się na wszystkie odpowiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję za wykład, za przybliżenie tej problematyki no, zupełnie nieznanej i bardzo ważnej dla historii getta łódzkiego, ale także dla historii zagłady Romów. Bardzo zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. Na razie nie ma żadnego pytania. W międzyczasie w takim razie chciałam zapytać o źródła romskie, to znaczy rozumiem, że nie ma, no, nie może być żadnego źródła z pierwszej ręki. Wspomniał Pan, że nikt nie przeżył, ale jak się ma dzisiejsza świadomość Romów, czy historiografia, którą no jednak tworzą Romowie, czy były zbierane jakieś relacje, na przykład tam na tym pograniczu węgiersko-austriackim, skąd te grupy przebywały, czy wiem, że to nie jest Pana domena, prawda, ale może coś wpadło w ręce, bo jednak społeczność romska no, ma bardzo wyraźnych liderów teraz i zupełnie inną świadomość, prawda, zresztą no, świadomość właśnie zagłady społeczeństwa romskiego no, bardzo się przebija w ostatnich czasach, a świadkowie przecież żyli, chyba zdaje się całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, może rok, zmarł ostatni Rom, który przeżył Auschwitz-Birkenau. Czy coś Pan wie na ten temat? Czekamy na pytanie od publiczności, ale to w międzyczasie. Dobrze, to znaczy tu są dwie kwestie. Z jednej strony jest ta kwestia w Polsce i jak to jest właśnie na tym pograniczu. W przypadku tego austriackiego pogranicza to tutaj są relacje, czy są jakby materiały od osób, które powróciły, zostały deportowane tam w latach, pod koniec lat 30. i na początku lat 40. do obozów koncentracyjnych, chociażby Buchenwaldu czy Dachau. I ta część od nich pozostała tutaj, znaczy pozostała w Burgenlandzie i oni później powracali. I to są nie tylko relacje o ich przeżyciach, ale również o tym, jak funkcjonowano właśnie to, co pamiętają z Burgenlandu, tak, o swoich rodzin. Więc to jakby na tej podstawie można część informacji kompletnych, ale jednak w jakiś sposób odtworzyć, czy też, to jest też istotne pod kątem personaliów ofiar, bo ta dokumentacja obozów przejściowych no nie, i właściwie nie ma, albo ona nie była tak należycie prowadzona. Tutaj bym powiedział, że ta literatura austriacka, która bardzo, znaczy dużą uwagę poświęca kwestii romskiej i właśnie deportacji do łódzkiego getta i jakby jak ten proces wyglądał w Austrii, więc ta wiedza jest, natomiast ten problem jest rozpoznany, natomiast on nie jest rozpoznany na takiej, jest bardziej ogólnie rozpoznawany w perspektywie polityki nazistowskiej względem Romów, a nie jeśli chodzi o odtwarzanie historii indywidualnych, czy jakby już tak bardzo szczegółowo. I to jest jakby problem. Podejrzewam, no nie jestem specjalistą od tego i nie chcę tutaj powiedzieć nic, co będzie herezją, natomiast wydaje się, że na pewno istnieją jeszcze możliwości tych źródeł, które już były przeglądane i jakby analizy ponownie, aby dojść do dodatkowych, może nowych wniosków i ustaleń. Z drugiej strony w polskiej perspektywie właśnie tej zainteresowania Romów historią, jest większa koncentracja na tym obozie utworzonym w Birkenau. Jak wiemy, największym to jest dzisiaj symbol oczywiście, natomiast sam obóz romski w łódzkim getcie był pierwszym jedynym tego rodzaju obozem na okupowanych ziemiach polskich. Natomiast badacze romscy bardziej koncentrują się na Birkenau, chociaż oczywiście
wiedza o obozie romskim w łódzkim getcie istnieje, natomiast jakby to zainteresowanie jest bardziej skupione właśnie na obozie koncentracyjnym Auschwitz. I to jeszcze tak tylko względem tego powiem jedynie, że może to właśnie wynika z tej hermetyczności historii obozu romskiego, tego, że jednak te osoby nie przeżyły i nie ma też bezpośrednich świadków. Może to też jakby, to też nie jest, jest trudne do odtworzenia dla tej historii. Może ona nie jest taka indywidualna. Tak, tutaj jest odnoszące się do tej szerokiej perspektywy współczesnego upamiętniania. Tak, no ja jakby na przykład w perspektywie, co jest ciekawe, w perspektywie Burgenlandu, to takim miejscem, które dokumentowało, dokumentuje i posiada ten zbiór, to jest to Centrum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu w Wiedniu, które też się tym między innymi zajmuje, kwestią romską. No właśnie w przypadku Polski, no to oczywiście Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Przy czym tutaj te organizacje romskie, jak czy działające w Oświęcimiu, czy w Szczecinku, to są też organizacje, które jakby miejsca, które poszukują, mają dokumentację dotyczącą eksterminacji Romów na terenie Polski, przy czym jakby w przypadku Łodzi no, takich relacji, czy takich dokumentów, czy jakiś jakkolwiek wiedzy, czy na terenie koncernu obydwa i w Szczecinie, czyli ten Związek Romów w Polsce, czy Instytut do Spraw Instytut Pamięci Romów, to one się koncentrują jakby na zupełnie innych terenach, na zupełnie innej historii i tutaj w przypadku jakby dokumentacji dotyczącej Łodzi nie ma. Dziękuję. Są podziękowania za ciekawy wykład. Czy jakiś obóz romski znalazł jakieś odzwierciedlenie w pamiętnikach, dziennikach pisanych tam i wtedy w Łodzi, w getcie? Bo mówił Pan tutaj o opiniach, o perspektywie przełożonego starszeństwa Żydów, o tej perspektywie, nazwijmy ją, politycznej, tak? A czy jakieś oddolne relacje, jak to mieszkańcy getta odbierali? Właściwie no, poza tym, poza informacją Jakuba Poznańskiego, a to dosłownie jest trzy zdania, jeden akapit, poza właśnie tymi informacjami paradoksalnie Szmula Rosensteina, to właściwie ten temat jakby przeszedł obok. Możliwe, że on przede wszystkim przeszedł obok z tego względu, że w tym samym czasie, albo w bardzo bliskim czasie, jednak Żydzi w getcie spotkali się z Żydami zachodnioeuropejskimi, czyli z bardzo dużą masą, 20-tysięczną masą ludzi, która, tak jak chociażby Oskar Singer pisał, prawda, problematyki wschodu i zachodu, czyli zupełnie innych społeczności żydowskich, z którymi musieli sobie poradzić, z relacjami. Oni mieszkali jakby w tym samym miejscu i spotkał ich ten sam los, chociaż mieli zupełnie inne doświadczenia i to jakby to, jakby to na tym koncentrowano się na kwestii żydowskiej, a obóz, który i tak, do którego nie można było wejść, no gdzieś tam na uboczu pozostało. Zresztą teren, na którym został utworzony obóz, on był peryferyjny w stosunku do jakby dla całego getta, więc to też nie było tak, że wiele osób naprawdę, znaczy może nawet osoby, które nie funkcjonowały w tej przestrzeni getta, mogły w ogóle nie zdawać sobie sprawy, jak on był urządzony. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Jest okazja, aby coś jeszcze skomentować, czy doprecyzować, zapytać. Jest pytanie już, jak długo trwała praca. Już chwileczkę. Aha,
Znaczy, praca trwała równolegle z powstawaniem wystawy, bo to też jakby ta rekonstrukcja historii to trwała przy okazji pracą nad wystawą. To było około roku, natomiast część dokumentacji jakby już wcześniej gdzieś zbierałem, więc tak jak powiedziałem, że już gdzieś pracując w Chełmie nad Nerem, ten problem gdzieś tam zainteresował, dotknął, więc już wówczas zbierałem pewne materiały i to po prostu jak się skrystalizowało w jednym tym roku, żeby ten materiał zebrać, przygotować. Przy czym, tak jak powiedziałem, że już nawet po jego opublikowaniu, czy jest wciąż widzę, że są jakieś nowe, może nie kluczowe, ale na pewno dokumenty, które mogą naszą wiedzę poszerzyć, więc myślę, że na pewno jeszcze są materiały, o które można poszerzyć tą historię. Czy może Pan przypomnieć, bo myślę, że z powodu pandemii też wiele osób nie widziało nowej wystawy, jak ten romski akcent jest tam upamiętniony, czy to jest... Powiem tak, jeśli tutaj możemy prezentację jeszcze włączyć, to tam na prezentacji jest jedna fotografia wystawy. Dzisiaj, o tak, to jest fotografia wystawy. Od razu powiem, że wystawa stała w miejscu pamięci kuźni Romów. Ten budynek to jest około 24 metrów kwadratowych, więc to jest jakby bardzo niewielka przestrzeń. Więc ta wystawa również musiała być skondensowana. Ona jest ograniczona do takich pięciu takich wolno stojących pylonów z informacjami jakby podzielonymi na odpowiednie tematy, czyli deportacje, demografia, warunki życia, epidemia i eksterminacja. Jakby z takimi najbardziej podstawowymi informacjami. Ten budynek w związku z tym, że on jest ze względu na jego lokalizację w Łodzi, on też nie jest samodzielnym muzeum, nie jest samodzielną przestrzenią, więc każde zwiedzanie, do którego ja Państwa zachęcam do odwiedzin w Łodzi tego terenu, to też odbywa się z pracownikami naszego muzeum, więc jakby zwiedzając tą przestrzeń, Państwo mają szansę również nie tylko zobaczyć wystawę, ale również poszerzyć tą historię z kimś, kto Państwa też oprowadzi. Więc ta wystawa też jest skromna, ale no, taka esencjonalna, jeśli moglibyśmy tak to powiedzieć. Przepraszam, jeszcze jest pytanie, chwileczkę. Są nawet dwa. Bo rozumiem, że to jest w ogóle unikalna sytuacja, że mamy taką listę imienną, prawda? Tak, jakby ta lista Romów w obozie, którą my dysponujemy, to są listy chorych. To jest kilkanaście kart z nazwiskami, przy czym te nazwiska powtarzają się często też na tych listach. Natomiast to są jedyne nazwiska, którymi my dysponujemy, którymi dzisiaj wiemy znamy personalia. Nie mamy tych dokumentów kompleksowych na temat list deportacyjnych, chociażby tak jak mamy listy z nazwiskami, listy deportowanych do obozów zagłady z łódzkiego getta, czy też osób wsiedlanych do łódzkiego getta. Takiej sytuacji w przypadku obozu romskiego nie mamy, więc te listy są bardzo, bardzo cenne, jeśli chodzi o to, żeby przypomnieć, znać personalia, chociażby części ofiar obozu. Tak, i jeszcze A tak, dodatek, no to ja tutaj, przepisy. tak, no to ja tutaj redaktorce tutaj dziennika, czy wspomnę Lorka Lubińskiego, oczywiście ja dziękuję, tak. No i właśnie, to jest właśnie coś, co człowiek gdzieś tam zawsze znajdzie, albo ktoś mu podpowie, więc ja bardzo dziękuję za ten cytat. Proszę Państwa, nie widzę już pytań. Nie wiem, czy się wyczerpały, czy na tym etapie zaspokoili Państwo już swoją ciekawość.
Myślę, że jest to no jakiś przyczynek też do dalszych badań, prawda, że to jednak Zagłada Romów jest ciągle no więcej pytań niż odpowiedzi, więc tym bardziej jest to ciekawe, co panu udało się zbadać. Myślę, a jeszcze tutaj, przepraszam, jeszcze chwileczkę, bo chcę pokazać państwu pytanie jeszcze o jaki o procent dzieci w obozie. Tam były konkretne liczby, prawda? Tak, tam było, to jest 54% to stanowiły dzieci do 12 roku życia. I cytat A. z Dzień Tak, dobry. dotyczące Lolka Lublińskiego, tak. Rzeczywiście, że to są takie migawki zupełnie. To nigdy nie stało się niestety takim tematem zainteresowania jakiejś głębszej refleksji. No tak, z oczywistych też przyczyn, o których Pan mówił. Proszę Państwa, nie widzę już więcej pytań. Tak, jest podziękowanie za ciekawy wykład, do którego się podziękowania przyłączamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiejszym naszym gościem był pan Andrzej Grzegorczyk. Życzymy powodzenia w dalszych badaniach i innych Dziękuję. przedsięwzięciach naukowych i nie tylko. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Proszę państwa, zapraszam na za tydzień, nie na jutro, na za tydzień. W przyszły wtorek Aleksandra Bańkowska zaprezentuje nam temat relacji między żydowską samopomocą społeczną a cywilnymi władzami niemieckimi w Warszawie. To za tydzień, we wtorek o godzinie 11, tak jak zwykle. Serdecznie Państwa zapraszam, a dzisiaj jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo prelegentowi. Dziękuję. Do widzenia. Cenię.